Dzień dobry, dzień dobry! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy dzień 4 lipca. Amerykanie dzisiaj świętują, ale my dzisiaj skupiamy się na czym innym. Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście zatytułowanym Soczyński i Wieczorek Skałci UK. Jest to zupełnie nowa formuła, której, o której dyskutowaliśmy już od jakiegoś czasu i mieliśmy plany, żeby wystartować z tym podcastem za dosłownie być może jakieś 6, 6 7 tygodni wraz ze startem, wraz ze startem English Premier League, ale nadarzyła się okazja i postanowiliśmy z, zebrać się i zmobilizować troszeczkę wcześniej. Podcast Scouts UK to, to przede wszystkim osoba, która założyła stronę Scouts UK, czyli Przemek Soczyński. Cześć Przemku. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No tak, strona Scouts UK powstała w sierpniu 2016 roku, więc niedługo będzie mhm. no, taki mały jubileusz. No, wrzucam tam informacje na temat Polaków grających w Wielkiej Brytanii, od mm -hmm. U14, U15 do tych zawodowców grających w Premier League, ale nie tylko, bo są też to informacje o zawodnikach z Irlandii Północnej, z Walii, ze Szkocji, więc cała Wielka Brytania współpracuje również z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jako mm -hmm. scout. Wyszukujemy tych małych talentów tutaj, którzy w przyszłości no, ewentualnie będą mogli zagrać dla reprezentacji. E, mm -hmm. No i właśnie tutaj też. Przechodzimy, że tak powiem, za duchem czasu. No i fajnie jest taki podcast nagrać hi hi hi. Dla, za techniką, dla ludzi, tak. którzy nie mają czasu czytać na stronie internetowej. Przy okazji, od razu zapraszamy na stronę www.scout.uk. Tam jest mnóstwo materiałów, wywiadów, różnego rodzaju tekstów. No ale podcast, taka forma jest lepsza, lżejsza, więc tutaj możemy sobie luźno porozmawiać na, na, na każdy temat. Moje nazwisko, gwoli jasności, to Piotr Wieczorek. Ja jestem w, w Anglii od, raptem od kilku lat. Bardzo od zawsze interesowałem się piłką i jak tylko dowiedziałem się o tym, że, że coś takiego, taka inicjatywa jak Scouts UK istnieje, to, to zdecydowanie chciałem się w to troszeczkę wejść głębiej, zanurzyć i, i, i poznać odrobinę więcej szczegółów, jak przemek przy tym działa. Okazało się, że, że, że nadajemy na tych samych falach. Mamy generalnie podobne spojrzenie na temat, na temat tego, jak ta strona ewentualnie mogłaby się rozwinąć. Stąd też dzisiejsze nagranie, dzisiejszy podcast jest jakby pierwszą próbą poruszenia, poruszenia portalu i całego, wszystkich treści, które są tam publikowane w troszeczkę inną stronę. E, tak, zgadza się, działamy na tych samych falach, dlatego tutaj myślę, że będziemy dobrze się uzupełniać, jeśli chodzi o wszelkie informacje na temat Polaków za granicą. E... I będzie tego więcej, tak więc zapraszamy i na Twittera, i na YouTube. Mamy zamiar no, ruszyć w tym sezonie mocno. Myślę, że tak jak wspomniałem już wcześniej, myśleliśmy o tym, jak rozmawialiśmy wcześniej, że, że start Premier League będzie takim dobrym momentem. Takim dobrym momentem, w którym będzie, będzie, będzie jakby sens, żeby wystartować z podcastem, no ale jeszcze myślimy sobie, przecież jest Mundial po drodze, sporo się dzieje. Brytyjczycy jakby tutaj nieustannie, Anglicy pompują te oczekiwania względem swojej reprezentacji, więc w sumie doszliśmy do wniosku, że żalem, żal by było nie wykorzystać tej okazji. Dokładnie, no co za mecz wczoraj, mnóstwo emocji, szaleństwo, kumple przesyłali mi pełno filmików wczoraj, właśnie Anglicy z pubów z restauracji, no Norwich, ulice pełne ludzi, klaksony, zabawa, tak więc no, bardzo się cieszę, no bo klimat od razu jest lepszy i tak jakoś tak. Wszystko, wszystko lepiej funkcjonuje, czy to... W, nie wiem, na mieście w sklepach. No wiesz co, muszę, muszę, muszę ci powiedzieć, że wczoraj jak wracałem, bo akurat oglądałem ten mecz w pubie ze znajomymi, z Anglikami, że jak wczoraj wracałem do domu z pubu, no to miałem wrażenie, że Anglicy wygrali Mistrzostwo świata, że to wiesz, że to był najważniejszy mecz i, i tak naprawdę radość i jakby głód sukcesu, który tutaj był, no jest dla mnie niewyobrażalny. No tak, bo jak się normalnie porozmawia z Anglikami, przed Mistrzostwami świata, to o, nasza reprezentacja jest najgorsza, w ogóle. Nie będziemy tego oglądać w ogóle wszystko mm -hmm, bez sensu. Mm -hmm. Oni naprawdę bardzo źle mówią o swoim zespole. I Negatywnie zgadza się. Tak, czasami można odczuć wrażenie, że oni nie lubią tej reprezentacji i życzą jej źle. Mm -hmm. No ale wczoraj no, wszystko w końcu myślę, że, że tak klątwa, czyli przecież no, Anglicy nie wygrali w Karnych od, od 1990 roku. Dokładnie. Ty, wygrali tylko las na Mistrzostwach Europy w 96, mm -hmm, ale mm -hmm. później znowu Gareth Southgate e, nie strzelił Pamiętny i odpadli turniej, tak, 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 e... zgadza się no ale, ale e, wiesz co, powiem ci tak że jak oglądałem wczoraj ten mecz i już wiedziałem, że dzisiaj będziemy nagrywać i była ta 90 minuta, i mówię, mówię sobie, że no pierwsza okazja, ale ten mecz był tak nudny, tak się tego nie dało oglądać. Naprawdę to był ciężkie, ciężkie. Niektórzy mówią, że to spotkanie dla koneserów, po czym dochodzi do tego rzutu rożnego, mina 93 minuta, mina strzela bramkę na jeden jeden pub, w którym byłem calutki zamilkł. I ludzie wiesz, spojrzeli się tylko po sobie, no i każdy już mówi, nie, 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 teraz już, już na pewno się nie uda. Wiesz co, słuchałem jeszcze wczoraj podcastów wieczorem, gdzie prosto z boiska były wywiady z zawodnikami mm -hmm. i z Southgate'em i była też relacja z konferencji pomeczowej. I Southgate, dziennikarze mówili, że patrzyli na niego przez cały mecz i on chyba mm -hmm. był najspokojniejszą osobą ze wszystkich. W ogóle się nie denerwował, w ogóle jakoś nie panikował i on na konferencji powiedział, że on był spokojny, bo on wiedział, że oni to zrobią w końcu. Mm -hmm, że mm -hmm. to jest ten dzień, to jest ten wieczór. No wiadomo, po meczu łatwo mówić, ale dlatego, ale on rzeczywiście tak się zachowywał, że on był pewien, Wiesz, że oni co? wygrają. Zgadzam się w 100%. Jak wiesz, jak patrzę sobie na tą reprezentację, jak sobie pomyślisz o tym, jak młodzi zawodnicy grają w tej reprezentacji, jak to, jak to jest bardzo niedoświadczony zespół, to tak naprawdę Gareth Southgate jest jedyną osobą, która, która jest jakby ostoją spokoju w tym zespole. To jest gościu, który, moim zdaniem i, i wiesz, zdaniem jakby postronnego widza, który wprowadza tam naprawdę taką, um, taką atmosferę, być może nawet trochę takiego ojcostwa względem tych wszystkich młodych zawodników. No tak, on ich zna już od wielu, wielu lat z niektórymi współpracował w, wcześniej. E, tak więc tutaj rzeczywiście on jest dla nich takim e, taką ostoją też, bo on mhm. jest bardzo, bardzo spokojny, on traktuje też ich często jak kumpli, śmieje się z nimi. Nie ma jakiejś wielkiej presji. Mhm. No i, no I widać że to działa. A jeśli chodzi o karne, też e, czytałem wywiad z tripierem, że oni mm -hmm. dzień w dzień te karne rzeczywiście trenowali. Że rze rze rzeczywiście trenowali. Tak, Ale... i, i na zmęczeniu, mm -hmm. i po każdym treningu oni do tych karnych wychodzili normalnie, jakby to był mecz czyli z środka okay, stali okay. na środku, tak więc aha, spodziewali aha, się okay. tego. Mhm. Wiesz co, ale też jak sobie pomyślisz o tym, to nawet dzisiaj jeszcze, jeszcze, robiłem sobie taki przegląd prasy i nie wiem, czy wiesz, ale Kieran Trippier i Rashford, oni nigdy nie wykonywali rzutów karnych w swojej profesjonalnej karierze, wiesz? Tak naprawdę ten karny z wczoraj, te karne, seria rzutów karnych z wczorajszego meczu, to było tak naprawdę ich pierwsze podejście do, do wykonywania jedenastki na, w meczu o stawkę. No naprawdę szacunek, to trzeba w tym wieku, to trzeba naprawdę mieć nerwy i co innego ze stali, uh -huh, uh -huh. żeby nie bać się podejść do tego karnego i wykonać go, gdy naprawdę nigdy, więcej, nigdy wcześniej się tego nie robiło na tym poziomie no, już seniorskim, profesjonalnym. Wiesz, nie, jest... dokładnie, tak, tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślisz o, o karnych, no to tak wiesz, Jordan Henderson, jeden zawodnik, który, który nie trafił um, wczoraj karnego, to teoretycznie jeden z najbardziej zawo doświadczonych zawodników w reprezentacji Anglii. No tak, ale też jeszcze wspomniałeś o meczu, że on był taki sobie. no Dla mnie to nie dało się oglądać tego, co robili klubijczycy. Każd... No nie, nie, nie oszukujmy się, zdecydowanie tak, nie był to wczoraj tak, pokój po każda... pięknego futbolu. Tak, każda piłka, która była jakaś walka, kolubijczycy nie skupiali się na piłce, tylko atakowali mm -hmm, Anglików mm -hmm. po nogach, jakieś uderzenia, jakieś dziwne sytuacje. E, nawet jak Sterling zbiegał z boiska, to nie wiem, czy widziałeś, z barkiem go uderzył jeden z asystentów. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. E, Bardzo jest... prowokacyjne zachowania. Nienawidzę takiego futbolu, po prostu nienawidzę takiego futbolu i myślę, że to się bardzo obróciło przeciwko kolubijczykom, bo kiedy rzeczywiście zaczęli grać w tą piłkę, Mm -hmm. No, zaczęli stwarzać sytuację. Kiedyś skupili się rzeczywiście na graniu, wyglądało to zupełnie inaczej. Był taki fragment spotkania, to było zaraz po strzeleniu bramki przez Harego Keina z karnego, gdzie, gdzie faktycznie ta gra była tak, to było takie brzydkie spotkanie. To było być może jakieś 10-15 minut, mnóstwo fauli, przepychanek, żółtych kartek bo wędrowało do, do różnych zawodników co najmniej kilka. I tak naprawdę z mojego punktu widzenia po Kolumbii, Kolumbii bardzo było widać brak takiego zawodnika właśnie jak James Rodriguez, który mógłby wejść troszkę w ten środek pola, uspokoić tę grę, wprowadzić trochę więcej takiego składu w każdy atak, bo, bo, bo to co rzeczywiście grali Kolumbijczycy, no to nie, nie nadawało się do, do pokazywania w żadnym wypadku. Tak, Rodriguez był ogromnym tu osłabieniem. No bez niego ta drużyna straciła, nie wiem, z 10-15% moim zdaniem. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest przesada, no ale bez niego tu no nie było tej kreatywności z przodu. E, raczej ta gra była łatwa do rozczytania. Przecież, mm -hmm. przecież Kolumbijczycy tak naprawdę nic nie mieli, żadnych sytuacji, kompletnie nic. Anglicy prowadzili grę, Anglicy kontrolowali ten mecz, no ale strzał rozpaczy. Yy, Zgadza się. Wiesz, no też jak już będąc tak kompletnie szczerym, to, to tak naprawdę przez te pierwsze 90 minut to. Yy... Anglia stworzyła sobie być może jedną sytuację, Kolumbia pół sytuacji, gdzieś tam jakieś strzały, które, które tak naprawdę nie, nie stanowiły żadnego zagrożenia, no, ale, ale nie było ni niczego, do czego moglibyśmy się teraz nie było nic, do czego moglibyśmy się teraz odnieść w tym, w tym podsumowaniu pod kątem takiej jakości, jakości czysto piłkarskiej. Dopiero, dopiero po strzeleniu bramki w tej 93 minucie z rzutu rożnego, gdy zaczęła się dogrywka, to ta gra troszeczkę się otworzyła i miałem wrażenie, że obydwa Zespoły. Mimo wszystko zależało im na tym, żeby, żeby ruszyć do przodu i żeby skończyć tą, tą zabawę w cudzysłowie przed, przed końcem dogrywki. Czyli też miałem takie wrażenie, tylko Anglia miała wielki problem, jeśli chodzi o Harego Keina. On tak naprawdę Konfizja. miał coś złytko mu się stało. On już nie mógł grać, nie mógł biegać, nie mógł chodzić, no ale wiadomo, że musiał zostać na boisku, no bo bez niego te karne to nie miały sensu. No, on Ktoś, musiał tego tam pierwszego... być. Ktoś tego pierwszego karnego musi wcisnąć dokładnie. No też jak, jak zobaczyłem w pierwszej kolejności podszedł do, do rzutu karnego, z tego co pamiętam Radamel El Falcao, tak? I on strzelił tak, tak bardzo pewnie, zaraz po nim podszedł, zdaje się, Harry Kane, i obydwa te karne były, no wiesz, no po prostu cała, cała seria jedenastek była na bardzo wysokim poziomie. i Ja miałem przeczucie, że będzie to do pierwszej pomyłki. No, była na wysokim poziomie i też właśnie Southgate mówił o tym, że oni dużo trenowali, że właśnie bardzo chcę podziękować tym sztabu, sztabowi odpowiedzialnemu za no, techniczne jakby rozwiązania, bo mm -hmm, oni dużo mm -hmm. trenowali z zawodnikiem, właśnie, żeby dobrze strzelić, celnie, mocno. No, ten strzał Her Herdesona też nie był jakiś zły. Ospina mm -hmm, fajnie mm -hmm. obronił, no ale to, co zrobił Pickford, no to zasługuje na. Naprawdę, na duże, duże brawa i oklaski, bo zawsze ci zawodnicy, ci bramkarze, którzy są niżsi, no są trochę wyśmiewani, wysydzani, no ale, ale to jak on pofrunął przy tym strzale i później obronił karnego, to no chapeau, no, zdecydowanie. Powiem Ci, że gościu, on później był taki wywiad zaraz po spotkaniu, bodajże dla BBC Sport, w którym on tak bardzo stonowanie wypowiadał się o tym meczu. I widać, że, że Pickford jest takim gościem, który jest pełnym pokory i wie, że, że ma jakieś być może troszeczkę takie. Ograniczenia związane z tym, że, że no nie jest najwyższy, mimo wszystko, ale, ale widać, że to jest gościu, który bardzo ciężko pracuje na swoją, na swoją pozycję i wydaje mi się, że zwłaszcza teraz po tym meczu pokazał, pokazał swoim kolegom z drużyny, że, że, jest, że jest po prostu ostoją i że on powiedział nawet w tym wywiadzie, że wiedział, że jeżeli jego koledzy strzelą wszystkie karne, to on przynajmniej jedno uderzenie uda mu się obronić. No i udało. No ale to samo mówił Southgate, że on wiedział, że Pickford chociaż jeden ten karny wyjmie, że on jest w stanie to obronić i nie wiem, no jakoś, on wygląda na gościa, który w ogóle się nie denerwował tym meczem, mówi, dobra, nie wygraliśmy, idziemy do dogrywcy, dobra, nie wygraliśmy dogrywki, idziemy do karnych. No i, ta, i mówił przed meczem do, do zawodników, stwórzcie swoją historię. No i rzeczywiście przeszli I do i historii. Pierwszy raz od 2006 roku Anglia wyszła dalej E, to jest dla nich duży sukces i, i kto wie, kto wie teraz, mm -hmm, bo mm -hmm. ta, ta presja już odpadła. E, it's coming home, wszyscy śpiewają, wszyscy. Home, się, dokładnie to miałem powiedzieć. No? Nawet jeśli przegrają teraz. Ja tak widzę w, tutaj w, w narodzie, że to tak naprawdę nic się nie stanie, bo oni już już przeszli ten, dalej. Ten cel, już cel już zapisali już jest... się w historii, klądwe zdjęli. Mm -hmm, już ten cel minimum jest jakby spełniony wiesz, no też jak się spojrzy teraz na całą drabinkę no to, no to nie oszukujmy się, to jest autostrada do finału nie wiem co tutaj złego musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby Anglia nie doszła do, do tego ostatniego meczu na turnieju, nie oszukujmy się, ale jeżeli spytałbyś mnie przed tym wczorajszym meczem kto jest bardziej wymagającym przeciwnikiem czy, czy, czy Kolumbia, czy czy na przykład Szwecja? Zdecydowanie bym powiedział, że Kolumbia że była najgroźniejszym rywalem Anglii w drodze, do, w drodze do finału. Tylko znowu ja widziałem takie analizy taktyczne w internecie reprezentacji Szwecji, mm -hmm. jak oni grają i oni właśnie świetnie ustawiają się pod względem taktycznym. E, mm -hmm, więc mm -hmm. przeciwko nim bardzo ciężko się gra. Oni super bronią, wiedzą jak atakują. No, no nie grają jakoś. Pięknie. E, jeśli chodzi o Anglików, co może martwić, no to dyspozycja fizyczna, no bo Ali jest wrócił po kontuzji, grał, no mm -hmm. ale znowu wczoraj łapał się za to bo coś tam było ewidentnie. No nie gra, to nie jest on. On tak, tak, tak. w ogóle nie wychodzi po te piłki, tak jakby unikał tej gry. Nie wi widać, że to nie jest 100%. Teraz Kane, e, mieli dogrywkę te 120 minut, zobaczymy. Dokładnie, wiesz, to, to, to właśnie um, co teraz może zrobić różnicę, tak naprawdę, na tym turnieju? To jest to dodatkowe 30 minut w nogach, e, które, ma, które ma teraz reprezentacja Anglii przed kolejnym meczem, który, e, który, który będzie ze Szwecją już w tą sobotę, o 15 bodajże, tak? Czy to jest tak, o 15, 15 tak? czasu tutaj londyńskiego. Mhm. A, okej, okay. czasu, czasu UK. Um, no zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Wydaje mi się, że dzisiaj po, po takim szybkim przejrzeniu dzisiejszej prasy to, to nagłówek It's Coming Home króluje mimo wszystko i jakby te pozytywne Pozytywne odczucia w narodzie są. Wydaje mi się, że, że oni teraz głęboko odetchnęli reprezentację Anglii, że zawodnicy, zarówno zawodnicy, jak i trener, oni wszyscy teraz mają to poczucie, że ten cel minimum jest spełniony i że wszystko to, co wydarzy się po tym, to tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie taką wartością dodaną dla tego zespołu i czymś, co po prostu pomoże ich zbudować na przyszłość. Tak, już teraz zrobili ten, to minimum, tak jak mówiłeś. I teraz mogą tylko zrobić więcej i więcej. No powiem ci, że przed mistrzostwami gram w takie otypera ze znajomymi i postawiłem mhm. na Anglię, że będzie trzecie miejsce zajmie, więc okay. liczyłem, od, liczyłem. odważnie muszę powiedzieć, że bardzo odważnie. Ale wiele osób się ze mnie śmiało, ale ja naprawdę od początku mówiłem, że to nie jest taki zespół słaby, jak się wszystkim wydaje, bo on, Anglia reprezentacja Anglii zawsze była wyśmiewana, ale to już, to już jest zupełnie inny futbol. Zobacz, jak oni grają od tyłu. Pickford podaje krótkie podania do obrońców. Obrońcy, widziałeś, jak wczoraj grali sobie klepką z tyłu? <laughs> tam, gdzie którzy to zawał serca mieli, tak gra teraz Anglia i to gra od U15. Jak sobie pójdziesz na mecze U14, tak wszyscy grają. To jest zupełnie nowy. To już nie jest kick and rush, nie jest walenie długiej piłki. Potrafią się utrzymać, potrafią pod presją tą piłkę podawać. Więc no. Zobaczymy. Zdecydowanie, właśnie właśnie muszę to powiedzieć, że zdecydowanie ta unifikacja całego systemu gry, jakby ta, ten program, który, który jest tutaj już realizowany nie, nie, nieustannie przez ostatnich kilka lat, widać, że ma to sens, że, że właśnie wchodzą ci, ci najmłodsi zawodnicy, którzy są w ogóle niestremowani, którzy bez problemu odnajdują się w tej taktyce, którzy. Nie boją się, że wziąć ryzyka na swoje, na swoje barki i ciągną tą grę do przodu. Muszę ci powiedzieć, że byłem wczoraj bardzo, ale to bardzo zaskoczony postawą Sterlinga, który ja nie jestem jego fanem i generalnie, i generalnie nie, nigdy nie był moim idolem, ale, ale wczorajszy mecz, zwłaszcza być może tak gdzieś do około 60 minuty, podobało mi się jak, jak starał się pociągnąć swój zespół do przodu. No tak, jeszcze tutaj wracając też do tej nowej reprezentacji, bo jest taka teoria, że to jest ta reprezentacja, która pozbyła się genu porażki. Mm -hmm. O co mi tutaj chodzi, że drużyna, gdzie był Gerard, Terry, Rooney, to pokolenie, no oni jednak zawiedli na kilku imprezach z rzędu i dla nich to przegrywanie jakby było już we krwi. No przegraliśmy, znowu okej, okay. a ci zawodnicy są młodzi... Głodni zwycięzc, zobacz. My mówimy: Piotr Zieliński, 24 lata, e, czekamy. W ogóle nie ma żadnych młodych w Polsce, a tu wchodzą młodzi goście, którzy. Jakie oni mają mieć kompleksy? Hurricane, Krutzelców, e, mm -hmm. Sterling, Kai Walker oni grają w Lidze Miszu więc to jest pokolenie, które tak naprawdę się niczego nie boi e, i nie, nie ma żadnych kompleksów względem innych. E, i oni właśnie nie pamiętają tych raczej czy pamiętają z telewizji, z dzieciństwa, ale to już jest ekipa, która mówi, no halo, no oni są tacy sami jak my, no dalej wygrywamy dokładnie, z nimi. Dokładnie. I też, też jest oczekiwanie na to pokolenie, które z zeszłego roku, które było mistrzostwo Świata u 20, u 17, wielkie sukcesy na mistrzostwach Europy. Tak naprawdę celem jest Katar. w Tulonie. I mhm. yy, bo Anglicy no, nie mają sobie teraz równych tak naprawdę w drużynach młodzieżowych, no i koszą wszystko. I gdy oni dojdą jeszcze, no będzie się działo. Jestem ciekawy właśnie, jak, jak bo potencjalnie ten zespół wyglądał będzie już na. już nawet nie mówię o tej perspektywie czteroletniej i o kolejnym Mundialu w Katarze, ale bardziej ciekawi mnie, jak będzie wyglądała sytuacja w reprezentacji Anglii już za kolejne dwa lata. Kiedy ci zawodnicy, którzy wiesz, nawet ci, którzy wygrali ten turniej w Tulonie w tym roku, który, który odbywał się parę tygodni przed Mundialem, to są zawodnicy, którzy dorosną, wiesz, dwa lata to jest sporo, żeby nabrać doświadczenia w Premier League i, i wejść do tej drużyny. Jeżeli się spojrzy nawet na teraz, na ten pierwszy zespół, pierwszą, pierwszą jedenastkę reprezentacji Anglii, to to są wszyscy, wszyscy zawodnicy mają po kilka, kilkanaście występów w reprezentacji. Czyli oznacza to, że oni jeszcze raptem 2-3 lata temu oni w tej reprezentacji nie istnieli. To są jakby nowe odkrycia. I okej, okay, taki Rashford ma 20 lat i ma bodajże 22 występy, ale, ale zdecydowana większość zawodników to są, to są że tak powiem, no świeżaczki. Kieran Tripper ma raptem 10 występów w reprezentacji. E, tak, zgadza się. To jest najmniej doświadczona reprezentacja od 1966 roku więc to dużo za siebie mówi e, i właśnie jeszcze porównujesz do tego 90, 66 roku uh -huh. Uh -huh. E, nie wiem czy widziałeś na koncie twitterowym match of the day wrzucona została taka grafika, porównanie właśnie do tamtych lat uh -huh. e, że Manchester City zdobył mistrzostwo teraz też e, Banley awansowało do europejskich pucharów Teraz również. Teraz też, tak. Chelsea było piąte, teraz też, więc ty, 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 tych, tych wspólnych jest bardzo dużo. It's coming home, tak było bodajże na, 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 na podsumowaniu tej grafiki, widziałem. Um... No rośnie, rośnie, rośnie. Nie, nie było takich jakby oczekiwań przed mistrzostwami, ale teraz rzeczywiście te oczekiwania rosną. Ta młodzież z każdym meczem zdobywa doświadczenie. Bo tak jak mówiłeś, oni tak naprawdę nie, nie grali pod taką presją, jeśli chodzi o kadrę, no bo w klubie grali oczywiście. I sam komentator też mówił podczas meczu wczoraj w pewnym momencie, jak zaczynała się rozgrzewka, no Kolumbia jest zaprawiona w boju. To są żołnierze, którzy na, jed, na niejednym froncie walczyli. Mm -hmm, a mm -hmm. dla Anglików tak naprawdę to był taki pierwszy sprawdzian, jeśli o to chodzi skaza się i tak naprawdę no, nie można tego meczu przegranego 3-0 z reprezentacją Belgii nazwać takim prawdziwym papierkiem lakmusowym, tego, jak jak tej postawy reprezentacji Anglii, bo wiemy, że obydwie, obydwa zespoły wystąpiły w bardzo mocno zmienionych składach, a wcześniejsze mecze w fazie grupowej nie oszukujmy się ci rywale też nie, nie, nie postawili tej, tej poprzeczki zbyt wysoko dla reprezentacji Anglii, więc tak naprawdę ten mecz, teraz, który odbył się wczoraj z reprezentacją Kolumbii, było pierwszym spotkaniem, gdzie, gdzie można było tą wartość tego zespołu poznać. No tak, to w końcu bo dużo jest osób właśnie, czy nawet na polskim Twitterze, którzy trochę śmieją się z tej reprezentacji Anglii, tylko ten wczorajszy mecz pokazał, że trzeba ich traktować poważnie. No niektórzy powiedzą, a Kolumbia też była słaba, tylko z Polakami coś pokazała. Hmm. No ale... W temacie też trzeba wygrywać. To jest właśnie ta różnica między reprezentacją, która jedzie do domu, a która jeszcze jest. Niby grają tak samo, ale ci jednak potrafią ten taki ekstra, coś ekstra od siebie dodać, to są to nie jest szczęście, to są, to są, to są po prostu są te, umiejętności. Detale. Tak, to są to są te detale. To są te detale, yy, mówię, to są te detale parafrazując. Sorry, że tutaj ci się jeszcze wtrącę, bo mówiąc o detalach, yes. coś, coś mi się przypomniało. Southgate właśnie wprowadza takie detale. Zauważ, że zawodnicy reprezentacji Anglii w przerwie zawsze zbiegają wszyscy, biegną. Mm -hmm, mm -hmm. I to ma za zadanie pokazać innej drużynie, zobaczcie, ile mamy jeszcze siły, jacy jesteśmy silni. Mm -hmm. tak, tak jest no ciekawe, ciekawe, takie małe rzeczy, na które prawdopodobnie większość osób pewnie nie zwraca uwagi, ale gdzieś tam będąc na boisku mogą, mogą być jakimś czynnikiem psychologicznym. I wydaje mi się, że, że jeżeli tak faktycznie jest, to, to, to ma to sens zdecydowanie, bo powiem ci szczerze, że po stracie, po stracie tej branki w 93 minucie, ja już miałem trochę wątpliwości, czy ten zespół będzie w stanie. Wiesz, jak, jak zareagują psychicznie, to nigdy nie jest łatwe, jeżeli wiesz, ciężko walczysz, przez dużą część spotkania prowadzisz, i nagle dostajesz, wiesz, gonga przed zejściem do, do, do szatni, przed ostatnim wiskiem. Nie, no ja też miałem wątpliwości, bo jedna Kolumbia złapała ten moment, była na fali, a Anglicy w pewnym momencie jakby trochę nie wiedzieli, co mają grać, co cofnęli się. Ta piłka nie chodziła tak dobrze, obrońcy się rozglądali na siebie, więc mówię, nawet do żony mówiłem, mówię, no mm -hmm. tutaj nie wyglądają oni tak psychicznie, żeby właśnie mieli coś zrobić, no ale jednak odbili się. Później przecież mieli kilka sytuacji. ta z lewej strony, już nie pamiętam, to chyba Rose taką miał, gdy piłka przeleciała blisko słupka. Ach, tak, 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 tak. Niektórzy twierdzą, że powinien jeszcze być karny na, na faulu, na Lingardzie wcześniej. Na Lingardzie. A, mm -hmm. tak. Ale, no rzeczywiście zgadzam się z tobą, nie wyglądało to tak, żeby to Anglia miała wygrać, no ale jednak przetrwali do tych karnych, no i później już działało. No się. już, tak, tutaj już, już karne już loteria, ale no, w, no po prostu strzelali lepiej, i to im trzeba oddać i tutaj nie było ani grama przypadków. Wszystkie karne, te, które zostały, które, które były, powędrowały do siatki, te, które były strzelone, były bardzo pewne i tutaj po prostu Anglicy byli lepsi. Możemy to nazywać, że czy to jest jakiś tam czynnik psychologiczny, cokolwiek, jakkolwiek byśmy tego nie, nie, nie nazwali, to po prostu z perspektywy tego, jak ten mecz wyglądał, Anglicy zrobili odrobinę więcej, żeby, żeby przejść do, do tych ćwierćfinałów. A kto według Ciebie był zawodnikiem meczu? zastanawiałem się nad tym, nad tym, zastanawiałem się nad tym i wiesz co, Spatrząc z przebiegu całych tych 120 minut, ciężko było mi wybrać jednego zawodnika, który, 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 którego bym chciał wyróżnić, ale myślę, że Jordan Pickford to jest taki gościu, który zrobił na mnie porządne, wiesz, fajne wrażenie. Zwłaszcza mam tutaj na myśli, na myśli sytuację, która bodajże to była końcówka pierwszej połowy doliczonej części gry, gdzie jeden z zawodników, chyba to był, nie wiem czy to chyba był e, Wilmar Barrios z, z reprezentacji Kolumbii, który oddał takie niespodziewane uderzenie, bodajże z 35, może nawet 40 metrów i Pickford po prostu, goście był tak skoncentrowany, e, wyciągnął się jak struna i wyciągnął to, wy, wybronił to uderzenie. Nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację. Tak, no tutaj gdyby nie te strzał, nie byłoby rzutu rożnego, nie byłoby gola. Tak, o więc, tak, no, faktycznie, to była, tak, tak, tak. Tak więc tutaj zaryzykował, no Uderzył po prostu, jak to się mówi. Napływał się na podwórku na pałę, i, i na prawie. Pałę. Ale rzeczywiście dla mnie też Pickford był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Wszyscy też mówią: No, Anglicy w końcu zabrali bramkarza na mistrzostwa. Mm -hmm, przed, przed tym meczem o Pickfordzie były różne opinie, ale on pokazał, że on potrafi bronić. No i ten lot był fantastyczny. No, później obrona to karnego: No, co chcieć więcej od bramkarza? Kiedy cię potrzebujemy. Bronisz. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że jest to dobry prognostyk przed kolejnym meczem, ale pewnie, pewnie doskonale pamiętasz, jak duża tutaj była dyskusja, zwłaszcza w, w mediach, w prasie w Anglii, na temat nieobecności na turnieju Joe'ego Harta. Tak, ale jego tutaj już coraz mniej osób traktuje poważnie. Bo Dokładnie. Jest, Myślę, że teraz jest, wiesz, wiesz, nawet na nikomu to nie przyszło do głowy. Myślę, że, że zdecydowanie właściwa, właściwa osoba na właściwym miejscu. Mam na myśli tutaj Jordana Pickforda w bramce reprezentacji Anglii. Tak, taka toczyła się też dyskusja, że on jest trochę za niski na te rzuty karne. Nawet była teoria, żeby wstawić Nika Poupa za niego właśnie w dogrywce, mhm, żeby mh. bronił te karne właśnie. No ale jak pokazał Pickford, no. Nie ma takiej potrzeby w ogóle, żeby tego robić. A, jak, myśl... mhm. a, a jaki wynik stawiasz właśnie teraz ze Szwecją? Jak myślisz? E, wiesz, co powiem ci szczerze, że e, myślę, że przebieg tego meczu ze Szwecją będzie może być podobny do, do tego, co widzieliśmy wczoraj wieczorem. E, wydaje mi się, że, że obydwie drużyny mogą zagrać dosyć, dosyć podobnie w sensie takim, że. Nie przewiduję, żeby w trakcie 90 minut padło więcej niż jedna lub dwie bramki. A jeżeli już do tego dojdzie i powiedzmy mecz 90 minut zakończy się remisem, to będzie trochę taka walka na przetrzymanie w dogrywce i myślę, że znowu może dojść do karnych. No to ja wstawiam 2-0 dla Anglii. Okay. Chociaż też może zależy, jak to się ułoży, bo jeśli Anglia znowu rozpocznie ten mecz tak szybko, intensywnie i strzeli szybko bramkę, może być 2-0 myślę, no ale mhm. to się przekonamy. Sob volta. Jak Zobaczymy teraz, wiesz, jak będzie ta podstawowa jedenastka wyglądała, bo, bo wiemy, że tam parę paru zawodników narzekało na drobne urazy. To dodatkowe 30 minut i, i ta cała otoczka rzutów karnych, myślę, że to też robi swoje. I mimo, mimo mam takie przeczucie, że, że, że reprezentacja Anglii na kolejne spotkanie um, już nie wyjdzie, wiesz, nastawiona tak agresywnym pressingiem i nie będzie chciała za wszelką cenę pójść do przodu od pierwszej minuty, bo będą mieli świadomość tego, że, że ten, to spotkanie może trwać nie 90, ale 100%. 120 minut i myślę, że będą podchodzić do tego troszeczkę bardziej z taką rezerwą. No tak, no i zobaczymy co będzie ze zdrowiem, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Ja bym widział Rashforda w pierwszym składzie. Ali... Za Sterlinga? Czy za Aligo? albo al, Za któregoś z nich, bo tak naprawdę oni według mnie no jednak trochę odstają. Nie, nie, to nie są ich dobre mistrzostwa. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, Alego praktycznie nie ma na boisku ten eee, Rahim ma dużo jakichś dziwnych zagrań i niecelnych podań eee, więc bym widział też innych zawodników, no ale to już jak widać Southgate wie co robi eee, no i trzeba jemu oddać, no bo wiara w niego jest mm -hmm. kto by się spodziewał, że to właśnie on będzie, gdy obejmował po się wyśmiewali się z niego, że będzie marionetką, że tak naprawdę te tak, tak, inni tak. będą mówili mu jaki skład jest a to jest naprawdę gościu zdobywa szacunek na całym świecie Przecież tutaj jest pełno tekstu w internecie, jak on czerpie z innych sportów. Był na dwóch Super Bowl. Spotykał y -y -y. się z, nawet z właścicielami klubów, jak oni zarządzają tymi klubami. Więc to nie jest tylko pod względem sportowym, ale też pod względem psychologicznym. Spotykał się z trenerem reprezentacji rugby. Naprawdę. Facet zdobywa taki szacunek na świecie, że no. Jest teraz uważany za jednego z najlepszych, i co? W ciągu kilku miesięcy jak to wszystko może się zmienić, nie? Ale to też praca z mediami, to otwarcie do mediów. Dokładnie to, to miałem powiedzieć. E, to, że zawodnicy przychodzą, sobie grają w darta z dziennikarzami, nikt nic nie ukrywa, wszystko jest okej. Okay. No, zupełnie inne pokolenie niż było to wcześniej. Dokładnie, nawet znamiennym tego przykładem, dowodem jest to, że po wczorajszym zwycięstwie to piłkarze, to wszyscy piłkarze, cieszyli się z kibicami. Też ta na trybunach była zdecydowana przewaga fanów w żółto-niebieskich strojach, którzy przyjechali z ameryki łacińskiej na ten mundial, ale ta garstka prawdopodobnie mówi, się, że to było około tysiąca, dwóch tysięcy kibiców reprezentacji Anglii, która pojawiła się wczoraj na tym meczu, to oni wszyscy, wszyscy mieli, mieli ten komfort i jakby ten przywilej, że mogli faktycznie po końcowym gwizdku, po ostatnim karnym cieszyć się wraz ze swoimi pupilami na, 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 trybunach. Także to było takie fajne, bo to świadczy o tym, że, że ta reprezentacja jest dla tych kibiców i że oni wszyscy są bardzo otwarci. To, że ten dom mediowy tak działa, jak działa, że tak naprawdę możesz sobie z, ze swoim pasem dziennikarskim wejść i porozmawiać z kimkolwiek tylko chcesz, to wydaje mi się, że to jest najlepsze to, co mogło się wydarzyć dla tej reprezentacji. E, tak, zdecydowanie, właśnie Jesse Lingard latał z telefonem, nagrywał wszystkich kibiców. E, to połączenie jest zupełnie inne niż było kiedyś. E, rzeczywiście widać, że kibice ich lubią, ich wspierają. Nie ma też ze strony zawodników tej buty, takiej wyniosłości. My jesteśmy lepsi, mm -hmm. nie wiem, my jesteśmy zawodnikami, a Wy tam sobie tylko kibicujecie. Jest zupełnie inne nastawienie, to widać. Też kibice jakoś no, mają te oczekiwania, ale dobra, jakbyście przegrali, to nic się nie dzieje. Podoba mi się to, wszystko co tutaj się dzieje. Do, dobrze być w tych dniach w Anglii. Dokładnie tak. Myślę, że, że, że jest to, jesteśmy we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Jeżeli już rozmawiamy o reprezentacji Anglii, fajne, fajne było to wczoraj, wiesz, doświadczenie, wracałem sobie do domu i widzę, wiesz, naprawdę duże grupy kibiców zatrzymujących samochody, wiesz, śpiewających, śpiewających swoje przyśpiewki, naprawdę bardzo pozytywna atmosfera i marzyło, być może się już powtarzam, ale ale marzy mi się, żeby, żeby coś podobnego móc przeżyć kiedyś z naszą reprezentacją na, na jednym z wielkich turniejów. No tak, no, liczyliśmy tutaj na mecz Polska-Anglia na tych mistrzostwach, bo wszyscy czekali na to. No Nie doszło do tego, więc cały czas liczę na to, że w końcu tych Anglików dopadniemy jako Polacy no i, i pokażemy, pokażemy im, jak się w piłkę gra. Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję. A jakby jeszcze zahaczając o temat naszej reprezentacji, widziałeś wczorajszą konferencję? No tak, oglądałem całą konferencję i sobie tak pomyślałem, czemu na wałkę od razu... Nie, nie zrobił takiej konferencji po wcześniej jak miał z Lewandowski, bo odbiór tak. byłby zupełnie inny. No. pierwszy raz sposób... coś powiedział, pierwszy raz powiedział coś konstruktywnego. Co? No jest inteligentnym facetem. Wie, że to trzymał się tych nazwisk zupełnie niepotrzebnie. Wie jakie błędy popełnił. Tylko ciekawi mnie, bo Boniek powiedział, że aneks był gotowy. Mhm. I po tej rozmowie już Nawałka nie był selekcjonerem. E, też widziałem, e, na YouTubie była rozmowa Marcina Fedka z Kołtoniem i Fedek mm -hmm. mówi, że rozmawiał z Nawałką dzień przed mm -hmm, i jemu ja się mm -hmm. wydawało, że jeszcze, on myśli, że jeszcze godzinę przed tym spotkaniem Nawałka był dalej selekcjonerem. Okay, okay. Chciałbym kiedyś się dowiedzieć, co się wydarzyło podczas tej rozmowy z Bońkiem, że jednak Nawałka nie został. Wiesz co, um, mi się wydaje, że, że, że to tak naprawdę um, ta konferencja, na pewno należała się naszemu selekcjonerowi, na pewno powinien mieć tą okazję, żeby wyjść do, 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 do ludzi i żeby mógł podziękować po prostu wszystkim za współpracę i żeby to ludzie mogli podziękować jemu. Natomiast nie miałem wątpliwości ani przez sekundę, że to był jakiś element gry i że tak naprawdę tam wszystko było już, wiesz, dogadane w kuluarach i, i tak naprawdę. Wszystko zostało przedstawione w taki sposób, żeby obydwóch panów związek i Adam Nawałka, żeby rozstali się w przyjaźni bez żadnych nieznazków. I wydaje mi się, że właśnie do tego wczoraj doszło. I takim wzruszającym momentem było to, jak, jak Zbigniew Boniek podziękował, uścisnął rękę Adamowi Nawałce. Panowie przytulili się na misia i, i, i naprawdę... Myślę, że to właśnie, takie, właśnie takie pożegnanie w takiej dobrej, pozytywnej atmosferze Adamowi na wałce się z pewnością należało. Tak i bardzo dobrze. W końcu ten trener odszedł w cywilizowany sposób, Dokładnie. a nie zwolniony telewizją. Nieważne jakie... Znaczy no ważny, ale... Nawet jeśli by tych wyników no, nie było teraz, to jednak trzeba się rozstać e, jak mężczyźni. Z klasą. Kultu, kultura, mhm. Właśnie, z klasą to jest najlepsze słowo. Kulturalnie i super, cieszę się, że właśnie to się stało w ten sposób. No i zobaczymy teraz, co będzie dalej. Co będzie dalej, tak. Myślę, że tutaj już giełda nazwisk ruszyła. E, my, możemy, my możemy sobie tylko i wyłącznie gdybać, i, i, i e, że tak powiem, szukać wiatru w polu. Ja mogę powiedzieć, że na pewno wiem, co będzie dalej. Na pewno wy będziemy dalej nagrywać, na pewno nas jeszcze usłyszycie ponownie, więc możecie się spodziewać kolejnych odcinków. Jeszcze nie wiemy, jak często, prawdopodobnie co tydzień, ale na pewno Dokładnie. będziemy to ogłaszać na naszych mediach społecznościowych, Twitter, Facebook. Zapraszamy na scoucie UK. Myślę, że jeszcze na pewno o nas usłyszycie, Przemku. Najbliższa okazja to sobota. Sobota mamy, mamy mecz reprezentacji Anglii. Na pewno będzie, będzie fajny materiał do oceny, więc mam nadzieję, że zaraz coś albo w niedzielę, albo być może na początku przyszłego tygodnia em, dostaniecie od nas kolejny, kolejny odcinek, kolejnego podcastu, na który już teraz zapraszamy serdecznie. E, dziękujemy wszystkim za, za, za to, że poświęciliście nam te prawdopodobnie jakieś 35-40 minut. Także dziękujemy. Byli z Państwem Przemek Soczyński. I Piotr Wieczorek. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy. Do usłyszenia.